Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielka dla mnie radość i zaszczyt, że mogę brać udział w tych rekolekcjach, rozważaniach wielkopostnych roku pańskiego 2018. Spotykamy się tutaj w imię Jezusa Chrystusa, aby odbyć jakąś drogę razem, przeżyć wspólnie pewną przygodę. Bardzo krótkie rozważania, nie chcę długo mówić, ale rozważania, które myślę mogą dotknąć wiele ludzkich serc, mogą dotknąć wiele ludzkich dusz. Ja, kiedy przygotowałem się sam do tych rozważań, dotykały również i mnie, kiedy siedziałem w kaplicy, czytałem pewne rzeczy, rozważałem i modliłem się. Chciałbym rozpocząć dzisiaj słowami bardzo ciekawego, świętego, który robi wielką popularność, szczególnie u nas w kraju, w Polsce, świętego Charbela. Coraz bardziej jest popularny jego życie, jego totalne odwrócenie tego, co dzisiaj nam promuje świat. I ten pustelnik, który spędził wiele lat w samotności i modlitwie, powiedział takie słowa, które bardzo mnie uderzyły. Kierunek, który obierasz, jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. Jaki jest pożytek z prędkości i przyspieszenia, kiedy kierunek jest błędny? Nie zaczynaj niczego na ziemi, jeśli nie będzie to miało końca w niebie. Nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi ciebie do nieba. Piękne słowa. Co bym dał, gdybym mógł cofnąć się 35 lat do tyłu i znać te słowa, znać tego świętego i zrobić dobre wybory w moim własnym życiu. Kiedy jest się młodym, wiemy, że najważniejsza jest prędkość. Dzisiaj cały czas, jak oglądamy telewizję, słyszymy, prędkość zabija młodych ludzi, którzy nie mają wyobraźni, które myślą, że są wieczni, że wszystko będzie dobrze, kiedy jadą na drodze, która jest bardzo śliska, ponad 100 km na godzinę. Kilka ostatnio takich tragicznych wypadków było. Dlatego, bo ludzie nie patrzą się na kierunek, patrzą się na to, aby było fajnie, było szybko i żeby jeszcze inni mogli mi zazdrościć, żeby było efektownie. Kiedy jesteśmy starsi, zaczynamy patrzeć się dobrze, jedziemy szybko, spalamy dużo paliwa, wykańczamy się wewnętrznie, zewnętrznie, duchowo, fizycznie, ale tak właściwie dokąd my jedziemy? Święty Charbel mówi piękne te słowa. Nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi cię do nieba. Żeby dojść do tych słów dla siebie, trzeba coś w życiu przeżyć. Młodzi ludzie tymi kategoriami nie myślą. Nie myślą o niebie, nie myślą o konsekwencjach swoich wyborów. Ludzie starsi, w średnim wieku, którzy już coś przeżyli, nawet jeżeli ich życie nie było wspaniałe i piękne i takie, jakie by chcieli, zaczynają doceniać właśnie te słowa, bo gdzie ta droga nas w życiu prowadzi. To trzeba chyba mądrości. Co to jest mądrość? Można mieć skończone uniwersytety, wiele tytułów naukowych, wiele rzeczy wiedzieć, ale czy to rzeczywiście jest ta mądrość? Pismo Święte mówi, początkiem prawdziwej mądrości jest bojaźń Pana. To jest Księga Przysłów 9-10. Poznanie świętego umiejętnością rozeznania. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Czy chodzi o lęk i strach przed Bogiem? Chyba nie o taki lęk chodzi. Bojaźń to jest całkowity szacunek, oddanie się Panu Bogu i uznanie, że jest On jedynym autorytetem dla mnie, jedyną drogą, którą mam iść. I to jest ta prawdziwa mądrość, kiedy wreszcie uznaję, że nie jestem sam na tej drodze, że to chociaż ja naciskam ten, jak to się mówi, gaz do dechy, to jednak jest ktoś, kto jest nade mną, który dał mi wszystko i który pragnie mojej dobroci. Ta mądrość, którą my chcemy zdobyć, jest mądrością, która przychodzi z czasem. Odwrotnością tej mądrości, która kosztuje, która często jest niepopularna, pójście za Panem, pójście za Pismem Świętym, pójście za swoją wiarą, odwrotnością jest popularność.
popularność, która jest od populus, czyli lud, ludzie. Jest to lękowe zabieganie o przypodobanie się ludziom. Czy ja wszystko robię swoje, żeby się przypodobać się ludziom, przypodobać się kolegom, przyjaciołom, przypodobać się parafianom, przypodobać się przełożonym, żeby tylko nie mieć konfliktu, żeby być mdły, ciepły, żeby być popularny. Obawa przed popadnięciem w niełaskę u ludzi. I tutaj jest ta mądrość Boża, która zaczyna od ludzi wymagać i jest ta popularność, która mnie po prostu zabija. Po prostu tracę właśnie ten kierunek i tracę tą drogę w swoim życiu. Słowo Boże jest bardzo wymagające. Jeżeli my Słowo Boże kierujemy wybiórczo, to moi kochani, popadamy w straszną herezję, popadamy w straszny błęd. Może ktoś pięknie mówić, popierać się Słowem Bożym, może cytować. Ja widziałem na egzorcyzmach, diabeł cytował Pismo Święte, rzucał cytatami, które rzeczywiście znał na pamięć i był dokładny 100%. Ale tylko rzucał tymi cytatami, którymi chciał i w tym kontekście, którego chciał to użyć. I też posługiwał się Słowem Bożym. Słowo Boże jest bardzo niewygodne dla wielu ludzi, ponieważ wymaga od nas. I tego nie lubimy. Zaczyna mówić nam, jak mamy żyć. I tutaj właśnie jest to, co jest chyba najważniejsze. To jest nasz wybór. Którą drogą chcemy iść w swoim życiu. Książkę, którą wywiad Rzeka, która wyszła parę miesięcy temu. Pamiętam, została już napisana. I była batalia o jaki tytuł wybrać. No, były różne propozycje. I potem była propozycja jedna, dzisiaj trzeba wybrać. Na początku miałem mieszane uczucie, ale tak patrzę po kilku miesiącach, rzeczywiście na dzisiejszy czas, ten tytuł tej książki jest niesamowity. Dzisiaj trzeba wybrać. Potrzeba wyboru, nie jutro, ale dokładnie dzisiaj. Tej drogi, która nas będzie prowadzić do nieba. Drogi, która ani Jezus, ani nikt nie obiecuje, że jest łatwa. I będzie łatwa. I na pewno będzie przeciwnością do popularności. Nie będzie to tania popularność, słodkie słowa. Ale może i o to chodzi właśnie w rozważaniach, żeby nie były one słodkie. Żeby te rozważania prowadziły nas do samego Boga. Święty Augustyn napisał takie piękne słowa. Właśnie o Piśmie Świętym. Napisał tak. Ludzie sprzeciwiają się czynieniu tego, czego wymaga Słowo Boże. To jest bardzo ważne. Wręcz uważają za wrogie samo Słowo Boże tylko dlatego, że nakazuje. Ponieważ ja powtarzam to słowo, obawiam się, że i mnie niektórzy uznają za wroga. Ale w końcu co mnie to obchodzi? Bóg, który mnie umacnia, zachęca mnie do głoszenia bez obaw o sprzeciw ze strony ludzi. I tu piękne słowa Augustyna. Czy im się to podoba, czy nie, będę mówił. I trzeba dzisiaj mówić. I to jest chyba to, że nie wolno nam dzisiaj milczeć, ponieważ to, co dzisiaj widzimy, co się dzieje, widzimy, jak ludzie wybierają nasze dzieci, nasze wnuki, współmałżonkowie, współbracia. Jest przerażające. Dlatego odchodzimy od Słowa Bożego, od tego prawdziwego Słowa Bożego. Wybieramy słowo, które nam pasuje, a to, co naprawdę słowo mówi o nakazach, o prawdzie, którą całą Kościół katolicki głosi, staje się bardzo niewygodne. I dzisiaj nie chcą ludzie tego wezwania, nie chcą wysiłku. Chociaż patrzy się z drugiej strony, że wielu ludzi zaczyna jakby powracać po wielu przeżyciach, po wielu tych złych drogach, które nie prowadziły ich do Boga, zaczynają powracać i szczerze szukać prawdy. I ta prawda, która zaczyna ich bardzo boleć, ale jest to ten ból, który zaczyna leczyć. Moi kochani, mówimy o egzorcyzmach czasami. Dzisiaj jest taki bardzo popularny temat. Wydaje się dużo czasopism, pisze się o tych. Ale tak naprawdę to my nie wiemy, czym są egzorcyzmy. Wielu ludzi
podaje się to w bardzo fałszywym jakimś świetle. Albo co jest egzorcyzmem? Są księża, mówią, egzorcyzmem największym, najpiękniejszym jest konfesjonał. Zgadzam się. Tam następuje to złamanie karku szatanowi. Powiedzieli mu wreszcie pierwsze nie. Wyznanie, przyznanie się przed Bogiem. Jeżeli to jest naprawdę szczere i prawdziwe. Inni mówią, na większym egzorcyzmie jest modlitwa Ojcze Nasz. I zgadza się. Tam Jezus nam ją dał. Ale wielkim i najwspanialszym egzorcyzmem, też mogę dodać do tego, i nie jest to moja mądrość, jest głoszenie całej nauki Chrystusa. Powtarzam, tutaj kluczowym słowem jest całej nauki Chrystusa. Jest to narzędziem niszczącym i wypędzającym z diabła z przestrzeni ludzkich serc. Jeżeli tylko uznajemy część nauki Jezusa Chrystusa, wówczas nie jest to egzorcyzm. Jest to paraegzorcyzm. To jest podróbka. Całym kluczem tego, żeby była siła niszcząca i wypędzająca szatana i złe moce z naszego życia, jest uznanie całej nauki Jezusa. Ma się dokonać siłą Słowa Bożego, niecenzurowanego ani banalizowanego przez ludzką mądrość i ludzkie strategie. Nie banalizowanego, bo jest miło i przyjemnie i super i fajnie. Ilu ludzi dzisiaj usprawiedliwia swoje życie właśnie traktując wybiorczo Słowo Boże. Bo wszystko, pamiętam jeszcze z seminarium, mówił do nas biblista, profesor Wolniejsz, mówił, wszystko można udowodnić Pismem Świętym, nawet, że Boga nie ma. Słowo Boże mówi wprost, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mateusz 16:16. No ta pierwsza część jest bardzo fajna. Bo wierzymy w Pana Boga, czy chodzimy do kościoła, czy praktykujemy, nie wierzymy, jesteśmy zbawieni. Ale tu też nie jest to takie wszystko proste, bo będzie potępiony ten, kto świadomie odrzuci naukę samego Zbawiciela. I teraz wiemy przecież z nauczania Kościoła, że poza prawdą Bożą, którą pełno otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, nie ma zbawienia. Ci chcą wymazać te słowa. Te słowa są wielu ludziom bardzo niewygodne. Nie ma zbawienia. Fałszywi prorocy będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Amen, mówi Apokalipsa. Tych proroków weszło wielu. Pamiętam, jak ilu ludzi rzuciło się na mnie, kiedy w Polsce w lecie powiedziałem o fałszywych prorokach. I zwrócili się ci ludzie, o których w ogóle nawet nie wspomniałem. Może w zasadzie uderz w stół, nożyce się odezwą. Nie wiem. Może wątpię, czy sumienie kogoś ruszyło, ale potem oczy otwierałem, kiedy słucham swoje nazwisko wymieniane, mieszane z błotem i sobie myślę, o co w tym chodzi? Ja nikogo nie nazywam, nikogo nie oskarżam. Sam siebie mogę jedynie oskarżać po nazwisku. Ale nikogo więcej. Do tego jest Pan Bóg. Ale ile zrobiło się szumu, kiedy nagle zaczęło się mówić o prorokach, którzy pod pozorem prawdy, to jest następny wielki temat, nie mówią całej prawdy. Apokalipsa jest bardzo na ten temat mocna i mówi nam, co się z tymi prorokami stanie. Powyższe słowa wzięte z Pisma Świętego naprawdę robią wrażenie. Kiedy człowiek tylko siądzie, nieraz jak rozmyślam w kaplicy, to aż dreszcz mnie przechodzi. Mówię, Boże kochany, jako ksiądz w moim przypadku, czy ja nie jestem fałszywym prorokiem? Jak mówią, ksiądz nie idzie sam na tamtą stronę. Albo bierze ludzi do nieba, albo bierze do piekła. Gdzie ja wezmę ludzi, których Bóg kiedyś postawił na mojej drodze? Może to wszystko gdzieś jest jakieś urojenie w mojej głowie. I teraz pytanie jest, czy Bóg pozostawia człowieka w spokoju? Na pewno, jeżeli człowiek coś chce zrobić w swoim życiu, jeżeli człowiek chce pracować dla Boga uczciwie, tak jak może, każdy w swoim jakimś małym dziale, na pewno spokoju nigdy ten człowiek nie będzie miał.
Co obiecuje nam Pan? Każdej mszy, którą odprawiam, mówię takie słowa. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak daję wam świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasz, mówi dalej teraz Pismo Święte, ani się nie lęka. Jan 14, 27. I teraz Bóg nie chce zostawić nas w spokoju. Bo spokój nie jest od Pana Boga, przez S na początku. On chce dać nam swój pokój. To są dwie różne rzeczy. Kiedy chcę mieć spokój, to jadę na wakacje, w góry, nad jezioro, wypoczywam sobie, wyłączam się, to mam spokój przez tydzień, dwa. Wracam, ten spokój szybko się traci, od razu dzień w pracy, w swoich zwykłych obowiązkach. Tymczasem przeciwnik zbawienia wartość pozorną daje nam spokój. Czyli jak zwykle diabeł ma odbicie, pokój Jezusa i spokój, który on przedstawia jako tą wartość największą. I co jeszcześmy zrobili? Myśmy ten spokój kanonizowali, czyli jak mówimy, święty spokój. Święty spokój. No to dochodzi do jakiejś parodii, bo kreuje się ten spokój na Bożka. I spokój za wszelką cenę. Spokój jest największym kryterium naszej oceny. Bylem miał spokój w pracy, bylem miał spokój w tym, miał spokój na parafii, bylem miał spokój wszędzie. Spokój jest narzędziem nacisku, szantażu. Dajcie nam święty spokój. Jest wartością samą w sobie, ale spokój jest obcy Pismu Świętemu i Ewangelii. I teraz w ten sposób usypia się. Ja mam spokój, wszystko się zgadza, wszystko jest pięknie, nikt się nie buntuje, nikt nie pisze donosów, nikt na mnie nie dzwoni, wszyscy są zadowoleni. Tylko pytanie, czy zadowolony ze mnie jest mój szef? Czy Pan Bóg jest ze mnie zadowolony? I to ten spokój jest często kosztem prawdziwej Ewangelii. Teraz pytanie, czy Pan Jezus był przyjemniaczkiem? Czy Pan Jezus był takim chodzącym dobrem? Gdybyśmy tak wzięli z Ewangelii te wszystkie momenty, kiedy się rzeczywiście zdenerwował, no to był taki by trochę inny obraz. Kiedy mówił po imieniu, nazywał ludzi i ich czyny, nie patyczkując się z ich pozycjami społecznymi czy religijnymi. Czy Pan Jezus był naprawdę takim przyjemniaczkiem? I to teraz wracając do tego słowa, które przychodzi do nas z zewnątrz, prawdziwe słowo Biblii, Ewangelii. Nienawidzimy go, ponieważ to słowo obnaża nasze ja. To jest właśnie to wezwanie, o którym mówiłem. Obnaża nas. I teraz daje nam ten święty niepokój. I tu jest ten moment, którego dokonujemy wyboru, kochani. Tego wyboru między tym pokojem, spokojem, a świętym niepokojem. Święty niepokój jest czymś bardzo pozytywnym. I w ten czas możemy dokonać albo antykoncepcji Słowa Bożego, usunąć to, co jest niewygodne, albo przyjąć, dokonać tego wyboru. Słowa Ewangelii są jasne. Jezus mówi, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Dzisiaj nas namawiam w pierwszym naszym spotkaniu na popatrzenie na siebie. Co w moim życiu jest naprawdę ważne? Spokój czy Chrystusowy pokój? Będzie wiele niepokoju, jeżeli wybierzemy Chrystusowy pokój. Będzie wiele nieprzyjemności, Jezus powiedział. W samych rodzinach, matka między ojcem, ojcem między matką, brać bratem, teściowa. Wiemy to z Pisma Świętego. Będzie burza, będzie wojna. Ale dzisiaj trzeba wybrać. Nie ma innej, kochani, drogi. Święty Charbel powiedział bardzo jasno na samym początku. Dlatego mówię tu dzisiaj do was na początku tego
czasu postu, początku postu 2018. I proszę was, zobaczcie teraz na swoje życie. Ja jako ksiądz, ty jako ojciec, jako student, pracownik jakiejś wielkiej korporacji, zaszeregowany w szufladce. Proszę każdego z was. Jeżeli te wszystkie drogi, które do tej pory wybierałeś, nie prowadziły was do nieba i tylko te są warte, nie jest za późno nawet dzisiaj. Nie jest za późno. Pismo Święte nam wyda werdykt. Będzie on przykry już po drugiej stronie. Ja pamiętam mnie jako księdzu zawsze te słowa, które chcę przeczytać. Dzisiaj właśnie z Księgi Izajasza. To taki przykład daję, bo muszę mówić o sobie. Ale jak Słowo Boże działa jak miecz obosieczny? Jak może być bolesnym również rachunkiem sumienia? Chyba, że tą kartkę wyrwę z Pisma Świętego i udam, że jej nie ma. To wszystko jest dobrze. Jestem ukochanym dzieckiem Ojca, który mnie kocha i miłuje. Na pewno. Ale są słowa, które tylko dla przykładu zacytuję już na koniec tej konferencji. I mówi do niegodziwych pasterzy, do mnie. Pierwsze. Takie słowa. Wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie, by się napaść. I wy wszystkie zwierzęta leśne. Stróże jego są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania. Marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, lecz każdy bez wyjątku szuka swego zysku. Chodźcie, ja wezmę wina, upijmy się Sycerą. Jutro będzie podobne do dziś, ponad wszelką miarę. I na koniec mówi tak. Sprawiedliwy ginie, a nikt tym się nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to się gubi sprawiedliwego, a on odchodzi, by zażyć pokoju. Myślę, że na moje prywatne rekolekcje wielkie są te słowa i mówię, tak działa Pismo Święte. Gdybym tylko na te 40 dni wziął te słowa, myślę, że moje kapłaństwo znowu by się zaczęło zmieniać. Także życzę wam, abyśmy tą podróż zrobili razem, tych kilka spotkań, które będziemy mieli. Módlmy się i zobaczmy, jakie były moje drogi, jakie były moje wybory. Jest jeden tylko warunek. Musimy wybrać wszystko. Nie możemy sobie nic odrzucić i nic sobie zmienić. Nauczanie Biblii, nauczanie Kościoła jest tym największym skarbem, który my mamy w swoim życiu. Co z tym skarbem zrobimy, to już jest w moich i twoich rękach. Dziękuję wam za cierpliwość i do zobaczenia na następnej konferencji. Szczęść Boże.